kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z waszą ulubioną serią, czyli z gangiem produkciaków. W swojej kolekcji mam już 3 maskotki, ale mam również album, który jest prawie wypełniony. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, że mam 51 naklejek. No i dosłownie zostało mi już tylko kilka, aby odebrać darmową maskotkę. Tylko jest mały problem, bo ostatnio jak byłam w Biedronce, zauważyłam, że te kosze z maskotkami są puste. A ja chcę dzisiaj odebrać jakąś fajną maskotkę, sama jeszcze nie wiem jaką, tak więc szybciutko uzupełnijmy mój album. Mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 naklejek, tutaj jeszcze 2, no i 3. Czy to razem wystarczy, aby wypełnić cały album? Sprawdźmy. Najpierw biorę te 2 naklejki i idealnie wypełnię sobie tutaj ten przedostatni rządek. Został mi już tylko ostatni. Jaką kolejną maskotkę powinnam wybrać? Koniecznie napiszcie mi to teraz szybciutko na dole w komentarzu oraz dajcie znać, ile wy macie maskotek. Ja tutaj wklejam, zobaczcie, już 3 kolejne. Teraz jest 4, 5, no nie wierzę, 6, zobaczcie na to, ten pasek mi się skończył, a w całym albumie została mi już ostatnia naklejka do wklejenia. Mam tutaj 3 jeszcze naklejki. Okej, dobra, mamy to, 60 naklejek, co oznacza, że mogę już dzisiaj odebrać darmową maskotkę gangu produkciaków. Tylko którą tutaj wybrać? Może nie będę się jakoś mocno nastawiać, no bo nie wiem, co tam znajdę w sklepie. Pójdę, sprawdzę i zabiorę maskotkę. Najbardziej na chwilę obecną podoba mi się czekolada Celinka. Podoba mi się również groszek Grześ. No i oczywiście papier Pakosław. To jest trójka maskotek, które chciałabym teraz odebrać. Więc chodźcie razem ze mną do Biedronki na jakieś małe zakupy. No i oczywiście odebrać tę maskotkę. Sprawdźmy, co tam będzie na mnie czekać. No i oczywiście muszę zabrać jeszcze jeden taki album, no bo jak widzieliście, zostały mi jeszcze 2 naklejki, co oznacza, że będę dalej uzupełniać albumy. No dobra, idziemy sobie na zakupy. Jestem jeszcze na klatce schodowej, mam tutaj mój albumik, tylko wiecie co? Chyba nie powinnam iść z nim tak w ręku. Zrobię brzydką rzecz, położę to na schodach, ale po prostu muszę to zrobić w ten sposób, bo mam drugą rękę zajętą kamerą. Muszę to też złożyć w ten oto sposób i schować to sobie oczywiście do torebki, a że moja torebka jest małych rozmiarów, no to spróbuję to jakoś tam wcisnąć. Ej, dobra, udało się. Zamykam torebeczkę i teraz możemy iść na zakupy. Chwila prawdy, jaka jest pogoda? Poczekajcie. Nie jest tak źle, trochę wieje, zobaczcie na moje włosy, mi tutaj rozwiewa, ale jest okej, ja już mam płaszczyk ubrany, mam już lekki szaliczek, no i idziemy do Biedronki. Czy jest jakaś fajna super oferta? Są Lego, okej, lubię te Lego. Co prawda one kosztują 200 zł, marzy mi się jakiś taki ten czarny zestaw w tym czarnym pudełku Lego, może niedługo sobie taki sprawię. Bierzemy koszyczek, bo chyba będę robić jakieś małe zakupy, chociaż sama nie jestem pewna. Gang produkciaków. Ej, co jest grane? O, ile jest maskotek? Patrzcie, nowa maskotka. Ktoś czekoladę odłożył. Tak nie robimy, kochani. Słuchajcie, są wszystkie maskotki. Ostatnio jak byłam tutaj, chyba kilka dni temu, to praktycznie nie było nic, co oznacza, że musiała być jakaś dostawa. Co ja mówiłam, że mi się podoba? Na pewno papier toaletowy. Na pewno podobał mi się czekolada. I podobał mi się groszek. Groszek jest przepiękny, bo te groszki można prawie wyciągnąć ze środka, ale też, słuchajcie, tak szłam sobie do tego sklepu i myślałam, że ta wiertarka jest super, bo wiertarka spodobałaby się Mikołajowi, mojemu malutkiemu synkowi. On ma 1,5 roku. Uwielbia takie sprzęty, szczególnie jak idzie do dziadka, to się bawi tam różnymi fajnymi rzeczami. Dziadek ma mnóstwo sprzętu i nieraz jak słyszy wiertarkę, to aż podskakuje z radości, więc no sama nie wiem, czy wziąć mu tę wiertarkę. Wygląda naprawdę super. Na szczęście mam z czego wybierać, bo jest naprawdę mnóstwo maskotek. Wiertarka Wiki, okej. Nawet nie wiedziałam, jak ona ma na imię. Bierzemy ją, czy nie bierzemy? Czy też może czekoladę, czy też może papier toaletowy? A nie jestem pewna, co tutaj wybrać, co tutaj wybrać. Na szczęście wiertarek też jest jeszcze tutaj kilka. Jest też aplikacja, są też frytki, które mega mi się podobały. W ogóle chyba większość tych maskotek mega, ale to mega mi się podoba. Tylko wiecie co? Ej, co jest grane? Patrzcie na to wiertło.
Jak to jest zgięte tak śmiesznie? Nie, nie, ja potrzebuję wiertarkę z prostym wiertłem. O, to jest chyba w miarę proste. No dobra, no to bierzemy tę maskotkę, pakuję ją do koszyczka i idziemy zobaczyć, co też jest w Biedronce. Ej, czy to jest ta słynna szczotka taka amerykańska? Chyba tak, jest w ogóle napisane, że z Ameryki. Ponoć ona domyje wszystko. Ponoć ona zmyje po prostu każdą rzecz, więc biorę ją do przetestowania. Patrzę sobie jeszcze jakieś książeczki, zaglądamy. Książki z odległej galaktyki, Star Wars, moja miłość. Widziałam tam na plakacie, że jest fajna książka, którą bym chciała. Światło Jedi, tę już mam, tę już czytałam, to była w ogóle moja pierwsza z tej nowej serii. Han Solo, opowieść filmowa, nie, 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 tego już nie potrzebuję, oglądałam film. Ej, co, serio? Tylko dwie książki, a mi się podoba tam ta jedna z nich, co tam była pokazana. Ale lipa. No dobra, chyba będę musiała iść do innej Biedronki poszukać czegoś. Ej, ale to Lego. Dobra, jest Lego, okej. To jest ptaszek. To jest, słuchajcie, chyba koliber. Ale to wygląda bosko. O, wow. Tutaj z tyłu są jeszcze kwiaty, flower bouquet, czyli bukiet, ale te kwiaty mi się nie podobają. Miałam okazję je kiedyś układać i one mi się nie podobają. 200 zł za ten zestaw. Na szczęście niedługo mam imieniny, wszystkie Sylwie wiedzą, kiedy mam imieniny, więc może uda mi się taki zestaw od kogoś dostać. Byłoby bardzo miło. Chodźcie teraz tutaj zobaczyć, co ja znalazłam. Czoko, płatki, muszelki, lubeli z patecem. Ej, dlaczego ja tego nie widziałam wcześniej? Patet, a tu jest Julka Żugaj, Żugajki, oglądacie Tanie z Gwiazdami, dajcie znać koniecznie, bo ja jakoś nigdy nie mam czasu i tylko w necie później patrzę, jak Julka tam tańczyła. Tutaj w ogóle można zgarnąć jakąś konsolę PS5, ja już mam taką konsolę, ale Julka wygląda tutaj naprawdę fajnie. Okej, bierzemy tę wiertareczkę i idziemy do kasy, kładziemy ją tutaj, czekajcie, przecież ja jej nie mogę zabrać od tak, ja potrzebuję jeszcze mojego albumu Gangu Produkciaków, no dobra. Album jest cały, ale to cały wypełniony. Oj, myślałam, że coś mi się tam skleiło. Wszystkie naklejki są trochę krzywo naklejone, ale finalnie nikt na to nie zwrócił uwagi i wiertarka już jest razem ze mną. No dobra, wracamy do domu i robimy sobie takie małe podsumowanie. No i zagadka rozwiązana. Tego się spodziewaliście? Bo sama nie byłam pewna, jaką maskotkę tym razem odbiorę. Chyba nikt z Was tego nie obstawiał. Wiertarka Wika. No ale słuchajcie, jak ma się małego synka, małego chłopczyka w domu, no to co bardziej do tego pasuje? Myślę, że ta wiertarka mega mu się spodoba. On jak idzie do dziadka, a dziadek ma tam kilka sprzętów i słyszy tę wiertarkę, no to jest, słuchajcie, zachwycony, więc teraz będzie mieć swoją wiertareczkę z przepięknymi oczami. Wiertarka Wika. Wygląda cudownie. Niestety pozbyłam się swojego albumu wypełnionego naklejkami, ale tak jak mówiłam, wzięłam kolejny album, album Gangu Produkciaków i on jest zupełnie pusty. Nic tutaj w środku nie ma, co oznacza, że będę zbierać kolejne naklejki i zróbmy to. Mam tutaj kilka naklejek, 5 naklejek, które dostałam chyba od mojej mamy, bo robiła jakieś zakupy, więc od razu wklejmy je sobie do albumu, wiecie, aby te naklejki gdzieś mi się nie zgubiły. Tak więc pierwsze naklejki lądują w albumie. Naklejka z parówkami. Naklejka z ziemniakiem, są to dwie maskotki, których nie mam w swojej kolekcji. Kolejna naklejka z parówkami i kolejna naklejka z ziemniakiem. Ej, czy to jest jakieś przeznaczenie? Czy kolejne maskotki, które będę chciała odebrać, to będzie albo parówka, albo ziemniak? A nie wydaje mi się, bo one mi się jakoś nie podobają. I ostatnia naklejka, numer 5, jest to sok chyba marchewkowy. Może trudno w to uwierzyć, ale to jest mój już czwarty album, który będę wypełniać z naklejkami. Do mojej kolekcji maskotek dołącza jeszcze jedna, jest to wiertarka. Miałam jeszcze malinkę, ale ona jest prezentem dla mojej chrześniaczki. Dajcie znać, ile Wy macie tych maskotek. Jestem ciekawa, czy kiedyś w ogóle szaleństwo na te maskotki minie, bo moim zdaniem za każdym razem, jak się one pojawiają, to za każdym razem są po prostu coraz fajniejsze i coraz piękniejsze. Numer jeden dla mnie to zdecydowanie jest ten pierożek. On mi wpadł od razu w oko, pewnie dlatego, że uwielbiam pierogi z truskawkami, no i to wygląda przepięknie. Dodatkowo super maskotką jest również
również ta aplikacja Biedronki. No przecież to powinna być taka, wiecie, obowiązująca maskotka Biedronki. Wygląda genialnie. No i teraz wiertarka. Wiertarka z wiertłem tutaj na końcu. Na szczęście takim mięciutkim dla mojego synka. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem ze mną. Było mi bardzo miło. Czekajcie na kolejne odcinki. Planuję nagrywać jakieś fajne jeszcze vlogi. Dajcie znać. Zakupy, wycieczki, jakieś fajne miejsca, gdzie mam się wybrać. Dzięki, do usłyszenia. Pa, pa!